Nie trochę. Niektóre. Przeszkadza mi krzyki. Jak ktoś krzyczy? To dobrze zrozumiałam, tak? Że jak ktoś krzyczy, tak? Tak. Grzegorz. Czasami krzyczy. Nie wiem, o co chodzi. A co ludzie pchają w tramwaju? Właśnie na miejscu, albo jak ktoś komuś nie ustąpi miejsca. Pociąg. Hu. Pociąg cię denerwuje? A chule. Hałas. Hałas. Jak niektórzy ludzie przychodzą w niedozwolonym miejscu i nie patrzą na samochody. Piszą SMS-y i światła nie patrzą. Daruję, że nie ma herbaty. Dlaczego nie ma herbaty? Może tak być? Idzie pan ulicą, widzi pan nieprzytomną dziewczynę. Prawda pan, czy ona nie oddycha? Proszę pani? Jak nie reaguje, to przystępujemy do reanimacji. 30 uciśnięć na klatkę piersiową, żeby jej nie łamać żeber. Po 30 uciśnięciach dwa oddechy. Znowu 30 uciśnięć. Teraz sprawdzamy puls. Oddycha. Dobrze. Po wykonaniu 30 uciśnięć i dwóch wdechów i sprawdzeniu pulsu czekamy na przyjazd karetki. Czesanie, fryzury, obcinanie, tak? Aha, nie. I proszę o pomoc przedstawić mój samochód. A w przychodzeniu? Nie wiem, trzeba się ukoić, nie wiem. Ja w każdej sytuacji potrzebuję pomocy. Herbaki? Czyli możesz obsłużyć kogoś, tak? Oho! Mogę pomóc pisaniu. Przy zamiataniu, ścierać stoliki. I przy wyborze najlepszego ciasta? No tak. Kuzi. Jacuzzi, tak? A. Możesz innym pomóc w jacuzzi. Ja jestem zawsze gotowy do pomocy. Mogła powiedzieć o jakichś takich rzeczach, które ci przeszkadzają? Autobus nie dojechał, ale poczekałam i na drugi. Zdarza się. Dobry dzień dzisiaj mam. Ludzie też dobrzy.